Proszę bardzo, spójrzcie. Oczy chuj. Chyba srebro. Po drugiej stronie drogi, przy tej pierwszej chacie, myślę, że limit wyczerpałem, tam jeszcze troszeczkę zostało do przechodzenia, do przespacerowania, ale przeniosłem się na drugą stronę, tu jest taki fajny pas zieleni, tutaj w tym miejscu mapy pokazują, że też stała chata i mniej więcej na środku tej łąki. No cóż, mam pierwszy sygnalik, zaraz pokażę, rozkopię i pokażę. Już coś mam. Serus. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Czy to jest znowu mocowanie od jakiejś plomby? Chyba tak. Albo zwykła blaszka miedziana, albo jakieś mocowanie plomby. No, zaraz oczyszczę, zobaczę. Kształt na to by wskazywał. Niestety to się połamało wszystko. No i nie ma żadnych napisów, także nie mam pojęcia. Dobra, nie tracę czasu. Witam ponownie. No cóż, niestety muszę opuścić ten teren tych poszukiwań ze względu na to, iż przyjechał gospodarz i poinformował mnie, że teren ten jest objęty przez kolejne 4 czy 5 miesięcy, już dobrze nie pamiętam, programem ochrony środowiska, jakąś dotacją z Unii Europejskiej, w ramach której czerpie on pieniądze, ale niestety w zamian za to nie można tutaj prowadzić żadnych prac, również wykopek. Gospodarz się obawia, że może jakiś urzędnik się przyczepić. Dlatego też jestem zmuszony opuścić ten teren i poszukać czegoś innego. No cóż, myślę, że da się coś wymyślić. Tymczasem. Jest już po 17. Myślę, że to nie czas i pora, żeby wyciągać wykrywkę i buszować, bo już niewiele czasu zostało do zachodu słońca. Dlatego postanowiłem tutaj w okolicy jeszcze pojeździć i zrobić mały rekonesans. Bo tak jak wcześniej mówiłem w poprzednich materiałach, teren ten jest obficie, że tak powiem, nasycony jakimiś starymi, nieistniejącymi już budynkami, jakimiś stawami i właśnie w tym miejscu się znajduję. Mam kolejną miejscówkę. Były tutaj dwa domy, jakieś mieszkalne najprawdopodobniej i jakiś bardzo długi zbiornik wody. Za moimi plecami, tam za tymi krzaczorami, że tak powiem, również były dwa budynki. Także teren wydaje się naprawdę bardzo interesujący. No cóż, no jutro przyjeżdżam tutaj z samego rana i mam nadzieję, że będzie ekscytująco. Miałem dzisiaj kiepski dzień, jeszcze ta sytuacja z tym bauerem, ale po tym rekonansie czuję taką małą ekscytację. Mam nadzieję, że będzie interesująco. Tymczasem mamy chyba odpowiedź. Cóż to kiedyś się tutaj znajdowało? Spójrzcie tylko, za moimi plecami można powiedzieć mamy to samo co kiedyś na dawnych mapach, tylko już przekształcone i przerobione, dokładnie jest to w innych miejscach. Dlatego myślę, że te chaty, które będę, pozostałości po tych chatach, które będę przeszukiwał, to były po prostu jakieś budynki przy, można powiedzieć, przy stawach hodowlanych. Nie ma co się nastawiać, że wyjdzie tam coś Bóg wie ciekawego. Ale kto wie, no. Myślę, że warto sprawdzić. No cóż. Pięknie tu jest. Naprawdę. Rewelacja. A więc witam ponownie. Mamy kolejny dzień. Piękna pogoda. Jestem w tej miejscówce, na której prowadziłem ten rekonesans. Mam nadzieję, że wyjdzie tutaj coś interesującego, ponieważ stały tutaj również jakieś dwie chaty, dwa jakieś zabudowania. Był także ogromny staw, także mam nadzieję, że wykopki okażą się owocne. No cóż, zapraszam do oglądania. A więc spójrzmy, cóż tam w trawie piszczy. Potężny był sygnał, więc myślę, że to jest coś większego. Potężny kawałek ołowiu. Tak, zaczyna się łowianie, więc dobrze, dobry znak. Fajnie, lecę dalej. Coś się zaczyna dziać, są jakieś fragmenty jakichś starych płytek, ceramiki, zwał jak zwał, ale
naprawdę dobra perspektywa. Coś tutaj musiało stać. Mam kolejny dołeczek i spójrzcie tylko, naprawdę niesamowita znajda. Nie filmowałem tego, bo biło tak częściowo na żelazo. No i patrzcie, no stary, naprawdę wspaniały nożyk, kozik. Tylko niestety nie jest w całości złamany. Ale szkoda. Piękna znajda. Kurczę, że nie jest w całości, no. No jest jakiś fajny, interesujący naprawdę sygnalik. I słuchajcie, no jest coś, jest pierwszy moniaczek. Spójrzmy, cóż to tam się kryje. Ale piękny. Spójrzcie tylko. Piękna jest. 1875. Bardzo dużo jest z tego roku. Wykopuję tych dwójeczek. Dobra. Super. Jest, coś się dzieje. A więc taka dziwna znajda. Pierwszy raz coś takiego w życiu widzę. Mamy 36 i na dole 2. Także nie mam pojęcia, co to było. Nawet to nie wygląda na guzik. Okej. Sygnał. I drugi w bluździe. No dobra, zaraz to sprawdzę. O, już coś mamy. Coś współczesnego. Tak się podjarałem. Jakiś śmieciur. Dobra. Coś bardzo długiego. Chyba zwykła po prostu. Kawał jakiegoś dziadostwa. Dobra. Szkoda. To lubię. Sygnał był dosłownie przemaleńki. Się podjarałem. A to jest kawałek jakiejś uchwytu od naczynia. Jest to z miedzi, ale naprawdę bardzo stare. Fajnie. Spójrzcie tylko, no wygląda to naprawdę przekołezacko. Ja nie wiem, jakie to musiało być stare naczynie, skoro miało takie miedziane, zdobione uchwyty. Naprawdę super to wygląda. Może to jest jakiś od szuflady, od otwierania szuflady, takie mocowanko. Albo coś w ten deseń, bo raczej od jakiegoś garnka to nie jest. Fajna znajda. No ciekawie, ciekawie się zaczyna. Dopiero kawałek przeszedłem tam. Widać taki paliczek sobie ustawiłem. Także jeszcze sporo poszukiwań tutaj na tym terenie przede mną. Kolejny dołeczek. Sygnalik w dołeczku. Cóż to jest? Coś miedzianego, ale cóż to było? Dobra. Tu jest, proszę bardzo. Cóż to mamy? Może to być nawet Adolfinio. Wcale bym się nie zdziwił, bo one tak brzydko się zachowywały. No jednak Adolfini tu jest. Ja widzę tutaj jedyneczkę. Nie wiem, czy wy będziecie widzieli to w kadrze. Z drugiej strony też widać fragment tej wrony. Takiej paskudnej, brzydkiej. Łe. Dobra. Masa takiego czegoś wykopywana jest przeze mnie. Fragmenty naczyń. Fragmenty jakiejś różnej ceramiki, różnych jakby płytek. Jest tego co niemiara. Fragmenty cegieł. Także no coś tutaj stało na pewno. A tutaj gdzieś niby mam jakiś interesujący sygnalik. Cóż to mamy w tych gruzach? Wygląda troszeczkę jak ten wojskowy Wehrmachtu groszek, ale one były z aluminium chyba raczej wszystkie. A ten na pewno nie jest. W każdym bądź razie tutaj groszki na pewno były. Ciekawe. Jedyneczka Reichsfenning.
zobaczymy. Tak, jedyneczka. Jeden Reichswening. Także już mamy jedyneczkę i dwójeczkę tutaj w tej miejscówce. Po wyczyszczeniu wygląda tak. 1895. Bardzo ładnie zachowana przez ten torf. Fajna, piękna sprawa. Wyskoczyło jak Filip z konopi. Co to jest? Opel, proszę bardzo. NSU. Nie znam takiego modelu. No ale cóż. Jest i Opel. Kolejny moniaczek. To, ale. Ale. A kolejny Reichswening. Kurczę, kolejna jedyneczka. No. Proszę bardzo. Znowu się uciekła, odwróciła. O, jest moneciak. No i kolejna jedyneczka. Kurczę, trzecia w tym miejscu. Spójrzcie tylko. 1929. No i super. Dobra, nie tracę czasu. Elegancko. Znowu chyba jakiś ołów. Tak jest. Czyli znowu się sytuacja powtarza. I fenolki, i ołów. Zobaczymy, czy wyjdzie też i coś grubszego. Na co cicho liczę. Kolejne. Ta już trzecia taka miedziana zaczepka, że tak powiem. Dobra. Zaczepia mnie miedziana zaczepka. Kolejny fajny sygnał. Trochę brzmi jak dwa sygnały obok siebie, ale mogą być bardzo blisko. Albo się mylę. I kolejny taki sam guziczek. Już drugi na tej miejscówce. Czyli jak do tej pory kawałek nożyka, dwa takie guziczki i cztery monetki, w tym dwa, trzy jedyneczki. Dobra, lecę dalej. Guziczek jak guziczek. Spójrzcie tylko. Wygląda mi trochę to na markę, ale chyba to jest fenolki z, tak, dokładnie, ze skłosami zbóż. Naprawdę piękna. 1929 rok. Wiem, że to wygląda jak 99, ale to jest bez dwóch zdań dwójeczka. No niestety druga strona troszeczkę skorodowana, coś tu aż przywarło. Nie da się tego odczepić, ale krążek jest, także fajnie. Dobra. Sygnał taki piskliwy jak na monetkę. Deus się drze, no ale sprawdźmy, cóż tam trawa kryje. Coś chyba małego. Ta, kolejny moneciak. Cóż to mamy? O, tym razem chyba jakiś Adolfinio, tradycyjnie. Tak, myślę, że to jest jakiś Adolfinio, ale pewności nie mam, bo zazwyczaj one tak brzydko wyglądają. No ale będę sprawdzał. Dobra. Dwa sygnaliki koło siebie. A więc mamy monetkę. Miedziuszek. Nie, znowu to samo co wtedy. Co ostatnim razem. Dokładnie to samo. Mamy coś takiego. 11,9 tym razem. Taka blaszka. Albo 6,2. Coś takiego. No, ciekawa sprawa. Nie mam pojęcia, co to jest. Kurczę. Cholera wie. No. Naprawdę daje mi to sporo do myślenia. I nic mi nie przychodzi do głowy. No i sprawdźmy, co to koło tej nieszczęsnej blaszki było. O, kolejne. To samo chyba. Albo moniak tym razem. Tak, moniaczek. 10 Reichswenil fenoli. Tak jest, ale to są znowu chyba Adolfowe. Także i blaszka, i Adolfini. Dobra, cisnę dalej. No i zaraz przy Adolfinim kolejny dołeczek. O proszę, tym bardziej pięknie i bardziej zachowana. No widzę, że dzisiaj tutaj, tylko z drugiej strony znowu skorodowana. Kurczę, nie mogą wyjść normalnie. No cóż. Nie jest mocno skorodowana. Tym razem 24 rok. Także piękna monetka.
No fajne, fajne monetki tu wychodzą. Nie są to może sreberka, ale bardzo fajne one są. Cóż, my tu mamy jakiś kolejny sygnalik. Żeby jeszcze to szybko znaleźć. Proszę bardzo, spójrzcie. Oczy, chuj. Chyba srebro. O panie! Sypało fenolami, miedziuszką, ołowiem. Jo! Snake wind! Ale tego, słuchajcie, naprawdę się nie spodziewałem, nie? Petarda! Pozdrawiam Adi Wejherowo. Ja też mam petardę. Tyle, że na Bawarii. Ja nie wierzę. Normalnie pięknie. Ale to waży. Kurczę. No powiem szczerze, marzyłem o czymś takim, żeby z tych czasów znaleźć srebro. Także marzenia się spełniają. No nie wierzę. Jeszcze sporo pola zostało. Tak założyłem sobie, że pójdę do tego drzewa, bo tam już się mniej więcej... Tu niedługo się już kończą ta... Ta chata druga, jakby można powiedzieć, lub jedna chata się kończy, bo jeszcze będę buszował na tym polu, bo tutaj stała też druga, ale tego to się naprawdę nie spodziewałem, no spójrzcie tylko. Ja pierdziu, jaka petarda. Uhu, dobra, cisnę dalej, no. Emocje muszą trochę opaść, nie ma co się jarać, tylko kopać dalej. Ale naprawdę jest rewelacja, słuchajcie, no ja jestem w niebo wzięty. Słuchajcie, no bo nie powiedziałem w ogóle wam, co znalazłem, także... Spójrzcie tylko, tak się podjarałem. 1847-1934 rok. Paul von... Kij wie, co to jest napisane. Nie mam pojęcia, co to jest napisane. W każdym razie monetka przepiękna. Reichsmarka. 5 mareczek. 1936 rok, nie? No jest, kurczę, ogień. Naprawdę... Super, ale pięknie zachowana. Piękny stan dzięki tej ziemi, w której leżała. No po prostu ogień. No i cóż, mamy jakiś, o, kolejny obiekt zainteresowań. Fajny sygnał dosyć. Deus pokazuje 75. Plomba chyba jakaś stara. Tym razem ołowiana. No, także widać, że... O, ale piękna. Także widać, że nie tylko tutaj jakieś wojska stacjonowały, bo bez dwóch zdań tutaj coś się działo, ale i są też starsze rzeczy. Spójrzcie tylko. Wow, jak niż orzełek chyba nawet. Także tą plombę na pewno będę sprawdzał, bo do tej pory to naprawdę się tym nie interesowałem, ale to jest taki ogień, że myślę, że warto to sprawdzić. Ok, kolejny dołeczek, sygnał podobno, o, już jest na wierzchu, super trafienie. O, proszę, obrączka. Deus pokazywał 60, no miedziuszka. Także jest krągłość. O, niepotrzebnie ją tutaj zgiąłem. Jest krągłość, ale to jest bez dwóch zdań. No, najprawdopodobniej jest to miedziuszka. No, ale też fajnie. Jest obrączka. Jest. Kawałek odzieży? Nie. Tym razem w ogóle miedziany. To jest w ogóle szok dla mnie. Jakiś wkręt stary. Ta. Miedziuszka. Kiedyś robiono widać z miedzi. No, dobra. Spory kawałek pola przyszedłem. Już naprawdę coraz mniej tych sygnałów tutaj. No i coraz mniej ciekawszych rzeczy od tych 5 Deutsche Marek. Można powiedzieć, o, już się skończyło. Takie fajnie dawanie. No ale tutaj coś mamy znowu. Oj, czyli jednak znowu te. Chyba znowu ta. Tak, ale już bardzo styrane. Znowu te fenolki. Czyli jednak coś tutaj się jeszcze pojawia. Piękna 50. Podejrzewam, że to jest
Jeszcze chyba nie jest wiatraczkiem, ale tutaj z tyłu nie widać jak na razie. Wyczyszczę w domku i zobaczymy. No pięknie. Jednak coś tu jeszcze wychodzi. Także przejdę jeszcze kawałeczek tutaj. Będę kończył na dzisiaj, może do tamtej wierzby. O, już chyba widzę. Ta cholera. O kurczę, myślałem, że to zwykłe żelastwo, a to chyba nie jest żelastwo. Także fajny kawał miedziu albo miedzi lub mosiądzu wpadło. No dobra, pójdzie na utylizację. A co? Recykling. Nie wiem, czy jeden z ostatnich dołeczków, zobaczymy. Ale sygnalik zapowiada się naprawdę interesująco. No tutaj jeszcze może mogę wam pokazać. O, faktycznie są tutaj te, tak jakby jakieś stare płytki to były. Tak to trochę wygląda, jakaś stara posadzka może. No ale do rzeczy. Cóż my tu mamy, do rzeczy. No i mamy, słuchajcie, proszę was, ja bardzo. Na sam koniec, jeden z ostatnich dołeczków, tak jak mówiłem, piękne sreberko. Tym razem czasy jakieś wcześniejsze. Już widzę tutaj bajerowskie coś. Jasny gwint, także posypało. Pięknie, kurczę, pole naprawdę i rajświeningami, i srebereczkiem. Spójrzcie sami, jak to wygląda. Mamy tutaj, widać ewidentnie tą tarczę bajernu, czyli jest to moneta na pewno z księstwa czy z królestwa Bayern i widzę, że zauważyłem, że jest tutaj konik. Onik, czyli jest jakiś pan konik von de Bayern może, a lata to niestety widzę tutaj tylko numer 0, także to wychodzi na to, że to jest monetka z zerowego roku naszej ery. Nie no, oczywiście żartuję, sprawdzę w domku. Ale jest pięknie, kolejne sreberko wpada. Proszę bardzo. Sreberko Bayernu. Tak jest. Rewelacja. Super. No naprawdę dzisiaj już dniówkę mam zrobioną. Dwie monetki wpadły takie przemega. Miałem iść do tej... Boże, jak to się nazywa? Do tej wierzby, ale chyba... Chyba sobie już dam dzisiaj spokój i jutro tutaj przyjadę. No zobaczymy. Dobra.